Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kaorle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Final Fantasy VII, gdzie nareszcie wybieramy się w stronę kolejnego reaktora Mako. Czy jakoś tak? Ktoś może przypomnieć nasz plan E? But pay attention to railway signals, too. You see blue lights, you're going the right way. Then no match. Nope, not at all. Wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze. Widzimy niebieskie światło. I teraz tak. Ciebie załatwimy w ten sposób, chociaż chętnie przyłączyłbym się na Barretta i rozwinął trochę jego zdolności, bo trzeba przyznać, że on też ma możliwości, chociażby ten Thunder, który fajnie jakby nabrał nieco na moce. No dobra, Barret, ty tam będziesz miał swoje jeszcze 5 minut za chwilę. I z każdego coś dobrego. O! Ej, Barret? Barret? Czemuś ty nie wykorzystał swoich jakichś tutaj możliwości? O, świetne, dive kick, tak? Myślę, że zdecydowanie zabolało. No. Ale zauważyłem, że Tifa naprawdę nauczyła się mocno bić. O! Dobra, za niebieskim. A w drugą stronę czerwone, jak rozumiem. Albo i zielone. Albo różnie, O właśnie, nie pomijać skrzyń! Nawet nie wiem, czy czegoś tam po drodze nie było. Ale wchodzi... Ogólnie jak rozwijamy też naszą postać i nagle to wszystko nabiera takiej mocy, no to też fajnie się prezentuje. Widziałem, że... O, tu więcej PSL-ów do nas podeszło. To może tak, Grenadier małym ogniem. No to raczej wystarczy nam na to, co tu chcemy. Barret, weź to overcharge. To naprawdę też jest moc. W ogóle podoba mi się to przytrzymanie, jak broń Barretta się rozwinęła wraz z tymi nowymi opcjami, jakie tam wyszły na... rozwijając jego broń. No to na sługę to... Na sługę, ale będzie sługa. Lecimy z tym. A co ty, Barret, miałeś z takich? O właśnie. Sfokusowany strzał. No oprócz tego, że tam go ogłuszyło, to tak bez większych szaleństw. No dobrze, a teraz nie pamiętam, blizzardy były na nich dobre? Blizzardy. Lecimy dalej. Warto pilnować też nasze zdrowie, bo... No zobaczmy, zobaczmy. Mamy antidotum, inne rzeczy, ale... O, tam sobie może jeździć. W takim momencie jak teraz nie tracimy punktów akcji, żeby podnieść sobie jakieś potki, tutaj wyleczyć i trochę odpocząć. Z drugiej strony też nie chcę tego nadużywać, bo może się okazać, że zaraz będzie cutscenka i nam odświeżą całe zdrowie, więc po co to wszystko wydawać? Blue light. Nie, blue light. A, graffiti, dobra. Czyli tak ze znakami, graffiti ważniejsze niż blue light. Tak zakładam. Jedyne co mnie martwi, że dawno nie widzieliśmy skrzynek z zielonym otwieraniem. It knows we trust. Good thing our colleagues put up all that stamp graffiti. Without it, we'd be lost for sure. No proszę, tak. No zwie. Podążajmy za nim. Dobrze, że ktoś pomyślał nad takim oznaczeniem terenu. No szybko. Kurczę, tu nie wiadomo, kim lepiej grać. Jedno jest pewne, warto rozwijać te postacie. Zastanawia mnie, czy wraz z poziomem nie moglibyśmy jeszcze podkręcić naszego mieczyka. Zaraz zobaczymy. Upgrade'y? No pewnie, chociaż nie pewnie, bo 6 punktów trzeba na coś więcej. O. Jeżeli były jakieś hałasy, to kable wkręciły się w wentylator i mogło to dziwnie brzmieć, ale wszystko pod kontrolą, przynajmniej chyba. You know there's room for one more.
sporo antidotum, co przyznam, że nie do końca mi się podoba. Więc na początku Cloud, tylko czekajcie, nie zabijcie tego, bo my musimy przeskanować. Nieodporne na mróz. Coś jeszcze? I to małe podobnie. Dobra, ale chyba tyle nam wystarczy, żeby zrobić z tym porządek. I proszę, tyle marudzenia na brak świecących skrzynek, a tu jak miło. Ty, kolego, co tam na dole kopiesz? No nic, kopniemy i jego. Dwie mocne potki. To jest coś. Po co warto tu się obrudzić idąc? No to przetestujmy. Tylko tak. No nie podoba mi się ten kolec z tyłu. O właśnie. To chyba coś robi. To chyba coś robi niedobrego. No dobra, jak to nas już dziabnęło. Musielibyśmy jak najszybciej się pozbyć tej trucizny. A jak się domyślam, to jest możliwe. Jak coś to trój nas, gościu. Trój nas! Jak się domyślam, to jest możliwe, jak pokonamy tego to. Robala. Można się poczuć trochę jak w Wiedźminie. Kolejna potka? No może, może, chociaż Tifa też by mogła trochę tu poczarować. O! Czyli jak rozumiem, mamy obowiązek przejścia. O! No! A to... Znaczy pytanie, o czym mowa, tak? Bo ten robot to tam... To ty nie widziałaś huge rzeczy, koleżanko! Jak chociażby... Nasz poziom IQ! Ty, Barret, co z tobą tam... O! Jest ktoś chętny, żeby nas uwolnić? Tifa, weź... Weź przywal temu. Co ty tu masz? Nie mamy za bardzo czym, więc może czakaraka i poczekamy na jakieś potężniejsze możliwości naszych przyjaciół. Nasi przyjaciele, na przykład Barret, a czy z tym overchargem to mogłeś w inną stronę, bo mam lekkie obawy, że jak to coś podejdzie do królowej, znaczy jak my podejdziemy do królowej, to nie będzie tak miło. Cloud, ty się trzymaj tam. Cloud? Weź rzuć... No właśnie, Cloud. Zapomniałem o tobie. Weź rzuć na królową to. Chociaż też znając życie, nie lubi mrozu. Tak, jak wszystko inne. To Cloud, mamy plany wobec ciebie. Zrób tak, tak. I pokaż jej. O kurcze! Jak przywaliło! Jak przywaliło! Co z tym mrozem? Barret, czekaj. Thunder... No to chyba nie jest na Thunder jakoś tu wyjątkowo podatne. Ale lepszy ryc niż nic. My się pobawimy z tym, a zaraz przejdziemy do nich. Tifa, jak ty z życiem... A nie, ty z życiem wyglądasz całkiem nieźle. Barretta mamy pod kontrolą, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, życie. No zobaczmy. Może w takim razie. To zadziała tu całkiem nieźle. No tak gorzej. Przeszedłbym na Clouda. Albo wiesz co, Tifa, jak ty jesteś, pobij chwilę, bo trzeba by było trochę życia dać Barretowi. Kurę daj, o właśnie. Myślę, że z kury się ucieszy. Don't give up, never give up. I bijemy. Cloud, zrób to, co potrafisz najbardziej, czyli mały blizzard. I myślę, że mamy to pod kontrolą. Nie wiem tylko, co z życiem. Czy wydawać na głupoty? Czy może jednak starać się tutaj leczyć? Kura dla Tify tym razem. I jeszcze kurę dla naszego kumpla. Clouda.
to jeszcze nie koniec? Niemożliwe. A train's gonna get derailed by them one of these days. Shinra should do something. After an accident, they will. When it's too late then. A to dopiero początek naszych problemów. Chyba, że jeszcze jedna królowa będzie chciała tu wyskoczyć, ale widzę ławeczkę, jest i ławeczka. Dobra nasza, czyli dobrze, że nie zużyliśmy tych wszystkich rzeczy. No bo myślę, że teraz będzie warto się przygotować do dalszej zabawy. Albo najpierw odpocznijmy może, a później zrobimy zakupy. No i tak, możemy biegać. Bardzo podobają mi się te punkty. Ale jak już jesteśmy tutaj, kup coś. Co mamy? Żadnych zniżek? Żadnych dodatkowych możliwości? No byłoby niezłe odpalić naszym jakiś taki to wisior. To całkiem fajnie statystyki podnosi, tak? Weźmy może dwie sztuki tego, rozdamy, przygotujemy coś. A tu wszystko mamy. Chociaż ta bariera może by się przydała przy poważniejszym przeciwniku. No dobra, szybkie rozdanie też nowych możliwości. Tu za bardzo nie mamy do powiedzenia nic więcej. Więc, Barret, słuchaj, dostaniesz wisiorek albo tu jakieś takie oto. Ja widzę, że Tifa ma jakąś rzecz już. Ale tak chyba bardziej nam się opłaca to podmienić. No i każdy jest tutaj całkiem nieźle kryty. Trochę nam podniesie te statystyki. Powinno być nieco lepiej w dalszej wyprawie. No tak, jakby nie patrzeć, to całkiem dobry pomysł z tym ogniem. Chociaż akurat te robale bardziej boją się lodu, co jest trochę dziwne. Dobra, ty, operator. Kurczę, nie wiem. Przypuszczam, że na ogień jest podatny, ale z drugiej strony biega z ogniem, więc może jednak nie? Jednak tak, standardowo. O, stój! Ładuj w niego overchargem. Dobra, tego to nikt nie przeskoczy. A reszta to już jest płotka do dobicia. Cóż tu mamy? Na C. No trzeba przyznać, że niektórych przeciwników ten strzał wchodzi naprawdę fajnie. Tifa, wiesz co? Mogłabyś się nim zająć. Kolega wygląda na tak jakby by chciał spotkać się z twoją nogą. Nie wiem, czy w takiej formie dokładnie, ale... Jesteśmy tu od spełnienia marzeń i fantazji. Skąd ta nazwa? Final Fantasy, ostatnie marzenie, tak. Przed śmiercią. Można by było wrócić i odpocząć na ławeczce, ale kto by odpoczywał, jak tu jesteśmy w trakcie działań? Chyba niczego więcej do szczęścia nam nie trzeba. Jedynie znaleźć drogę na drugą stronę. Liczę, że wziął ktoś miotacz ze sobą, bo to tak jakby więcej tego mogło być. Kolejny piesek! Podążaj za nosem. We've compiled our report on Avalanche's combat capabilities and our report. What good do you think a damn report will do anyone? I don't. Have you already forgotten the war with Wutai? An enemy spared is an enemy who will repay your kindness with blood. We must crush them thoroughly and completely, without hesitation or mercy. Shinra cannot and will not settle for anything less. Will you? But sir... If so, I can only assume that you and your men no longer wish to serve in your current positions. Is that correct? We'll prepare the prototype in Section E for immediate deployment. Right now, damn it! Hmm.
Another day, another victory. How do I do it? Czyli to jednak nie koniec jeszcze naszych problemów. Bardzo dobrze. Sprawdźmy te tunele. Czy nic tędy nie jeździ? Byle nie na własnej skórze, ale tak, jeżeli nie ma piesków, no to jak rozumiem, za niebieskim światłem. Tak to miało działać. You really don't like Stamp, do you, Barry? It's not that I hate you. I hate the fact that Shinra took a loyal animal like that and co-opted it for their own self-serving agenda. Poor old Stamp. Ty coś mówisz? Jak coś mówisz, to napisz, to będzie łatwiej. Knock it down. You're starting to sound like Barry. Never mind. It's a good plan. Wywody zrozumieć. Każdy jak ze zdrówkiem stoi. Bo to wygląda jak spotkanie przed czymś większym, więc może szef wszystkich szefów niech sobie łyknie, a reszta poradzi całkiem nieźle. Tak na to liczę. This way. Security is a lot tighter than I thought it would be. If they want to stand between us and the rail yard, that's their choice. Czyli co? Wymijamy ich zaskoczenie atakując dwóch gości z miotaczem? O! Oho! Moment! Dobra! Tego się nie spodziewałem. Czyli tak, w pierwszej kolejności myślę, że pozbędziemy się, mam nadzieję, że największych problemów. Jak gościa z miotaczem. Dwóch dostało jednym strzałem, ale nam... Znaczy to było celowo! To idealnie celowo wyszło. Nie myślałem, że to tak zadziała, ale... Oj, na te maszyny to tak raczej by trzeba było z innym argumentem wyskoczyć. Może prąd? Może na prąd są... Cloud? Badaj to. Badaj. Przyznam, że te badanie tych różnych sprzętów no, jest całkiem fajną opcją. Tak, na prąd, czyli standardowo. Tak, tak, to zazwyczaj tu się odbywa. Barret, słuchaj, ty masz coś, co mogłoby zainteresować tę wieżyczkę. Przełączmy się na Barretta, bo mamy pewnie overcharge już też gotowy. Chyba lepiej się skupić w tym momencie na jednej. Zawsze to mniejsze obrażenie, jakie możemy oberwać. Cloud albo Tifa. To by nie było takie złe, taką mega kurę dać Cloudowi. Cloud, a ty też masz coś tam z burzy. No i wszyscy są szczęśliwi, chociaż widzę, że sama w sobie Tifa, no trochę jej się też obrywa. Nie wiem, czy warto tracić czarę, skoro... Mamy taki potężny strzał w tym miejscu. Tifa, wiesz co? Może coś się tobie też od życia i magii należy. Proszę bardzo, kurczak na wynos. Nie było tak źle, jak wstępnie wyglądało. Chociaż to nadal nie była walka z bossem, jak się domyślam. Mr. Ex-Soldier. Biggs made the plan, right? I provided some input. Hope not too much. What's that supposed to mean? Taki tajemniczy ten nasz chmureczka. Dobra, skoro nas... Guess not. Chcą, żebyśmy poszli tam, więc wejdźmy tu. Cóż tym razem znaleźliśmy? Bariera? A nie! A to błyskawice, czy tego typu rzeczy to chyba mamy. Zobaczmy, jak działa. Co nam tu wpadło? Materia, tak. Czyli nic nowego. To mamy, nawet nasza się powoli rozwija, ale za to mamy kolejny sklep, gdzie, jak rozumiem, będzie do kupienia muzyka, a także misja do wykonania. Uj, coś ze zniżką. Kurczę, i teraz nie wiem, bo... Wszystko wydaje się warte grzechu. Wziąłbym tak. Tylko 3, ok. I wszystko sprzedane. Tu jest tylko jedna sztuka, to też warto zakupić. No to w sumie tutaj też, jak jest tylko jedna sztuka, to bierzemy. No wszystko, na co jest zniżka. No ciężko tego nie brać. Muzyczka jak najbardziej bierzemy. A
reszta nas chyba nie interesuje. Widzę standardowe złom tutaj do wzięcia, więc wszystko, co mogliśmy tu wyczarować. Kiedyś będzie trzeba przemyśleć na to, co mamy na sprzedaż, ale teraz odpocznijmy. I ruszajmy dalej. Czuję się chyba gotowy na kolejne spotkanie, chociaż czekajcie. Barret, no! O tobie moglibyśmy w końcu przypisać trochę punktów życia, tak cały czas wszystko szło w... nowa kula. Słuchaj, ale tu aż 8 punktów, nie ma jak. A tu moglibyśmy przypisać trochę do max HP, bo wydaje mi się, że Barret... Chociaż właśnie, czy lepiej max HP, czy lepszą defensywę, tak jak to się przekłada z tymi życiami, tym wszystkim. Ale jakoś tak no fajnie jakby wyrównał ten poziom zdrowia, bo no lepiej się patrzy, jak to podobnie wygląda u wszystkich. Możemy ruszać. Na przerwę, jak widać. Give it up! O, czyżby tą granat tam rzucił gdzieś? Barret, uważaj! A, to nam pod nogi. Może być i tak. Czy to jest jeden jedyny, który tu jest? To może... A nie, tu jest dwóch. Może małym ogniem? Nawet nie wiem, czy trafił go, bo... Idziemy na pani Szeraj. Pokażemy, co potrafimy. No przyznam, że my bijemy mocno, ale wróg też jakby się trochę rozkręcił w tych swoich... opcjach. Wystarczy raz gdzieś wystrzeli, granat rzuci i nagle pół zdrowia nie ma. Prawie. Będziemy musieli uważać. Albo znów, podobnie jak kiedyś, częściej się bronić, bo przyznam, że wchodzę tak na ostro. Uuuuła. To wygląda jak coś. Gdzie się chwilę pobawimy. Pusto. Pusto. Ta pucha serio nie ruszy? This it? Huh? Get back! What the? That all you got? Someone's mad. Take your best shot, asshole! Dlaczego jakoś mnie to nie dziwi, ale Cloud, ładuj! O, nogi ma. Wygląda trochę tak, jakby to one były podatne. Coś wybuchło. Na prąd, standardowo. Wszystko inne odporne, więc nie warto skakać z innymi opcjami. No to co? Tanderek i która noga oberwie? Na lewą nóżkę? Barret, weź coś na prawą nóżkę też. Barret? Co? A ty jeszcze się ładujesz. Ale dobrze by było przejść na Barretta overcharge'em. Zaszaleć trochę. Kurczę, długo się rozwija te materia. A przydałaby się teraz taka potężna już na kolejnym poziomie. No cóż, Tifa by mogła też coś wyczarować. Chociaż ona akurat najlepiej nam się to spisze w rozdawaniu kur. Taką mam przynajmniej wizję. No to lecimy. Muszę zobaczyć te szybsze ataki, jak były. O właśnie, czy nie moglibyśmy tutaj przypisać czegoś na X, tak żeby od razu czarować? No dobra, jak inni ze zdrówkiem? Jeszcze chyba na tyle, żeby nie podkradać jej tych kur. Lecimy z Thunderem naszego tutaj... chmureczki. Ha! Było miło. Ale teraz trochę się zmieniło, chociaż widzę, że jak wytrzymamy jeszcze chwilę, to zaraz powinniśmy wrócić do gry tak na poważnie, bo już nasz pierwszy stwór gdzieś jest tam gotowy. No dobra, na co na aero te chyba były podatne? Aero raz i na dwa nas nie stać, niestety.
Co jest trochę dziwne. Barret, dawaj czarem, dopóki możesz. Te nogi długo już nie pociągną. My tak pięknie tutaj stoimy, tylko rozdajemy, tak? Różne moce. No jest już gotowy, czy nie jest gotowy? Summonik. Dobra, Cloud, dawaj go. You're up. No i pięknie, ktoś się będzie bił. O, ja widzę, że każdy może jak gdyby wydawać rozkazy, co jest akurat dobrą opcją, ale ta niech sobie weźmie to. I kto to? A, Tifa teraz. Chwilowo zajęta. Dobra, życie rozdała. No to lecimy z rozkazami. Niech będzie sług. Ifrit. O, tak, to było nawet całkiem spoko. Całkiem niezły wjazd w to wszystko. Poczekamy na dwa paski i myślę, że wydamy rozkaz. Na prawą nogę trochę szkoda. Ale czy środek jakoś oberwie? Być może słabo. Barret, słuchaj, daj czarem na prawą nogę. Ona nam chyba jeszcze trochę tu przeszkadza. Kto jeszcze coś by mógł tu zrobić? Dorzucić od siebie. O! Ścięta! Gorzej, że to jeszcze nie koniec. I sporo tutaj możliwości przed nami. No dobra, leć z tym. Myślę, że każda część będzie podatna na tyle, że warto się tym zainteresować. O tak! O tak! Tifa, wiesz co? Powoli, powoli, powoli. O, o! Już się wystraszyłem, że ona nic zdrowia nie ma. Ona pół zdrowie. To jest bardzo dobrze. Słuchaj, Barret. Nie wiem, czy kogo lepiej wykorzystać. Ale trzeba by było to tu zniszczyć. My wchodzimy dalej na ostro. Trzeba pamiętać, że mamy też granaty, chociaż jeden wolał wykorzystać w momencie, gdy nasz... Oho! Magiczny kumpel straci moc. I teraz co tu? Ładuj w generator. Ładuj w niego. Mam nadzieję, że to da radę też. Pójdzie we wszystko. Ifrit? Ostatnia... Już niestety nie ma ostatniej szansy. No dobra. Dave kickiem w generator. Wydaje się, że też jest podatny na to. Czyżby finał? Ostatnie uderzenie? Piękne jest to, że nasz chowaniec jeszcze zanim odejdzie, ma coś do powiedzenia. Aha. Czyli to jeszcze nie koniec, jak rozumiem. Barret, wierzę, że ty masz już doładowane to, co powinieneś mieć doładowane. Więc tu przechodzimy. Tu strzelamy. O! Piękna podatność. Nie wymyślasz za bardzo? Dlaczego tu wszędzie... O tak, też tak myślałem właśnie. No niestety nic lepszego nie wymyślimy, ale stanęliśmy pięknie. O, a to mi się mniej podoba. Chyba, że korzystam ostatecznie do tego. No i to jest moc. Tifa doładowana maksymalnie, ale grzechem by było... Chyba, że uderz tu? To może poczekać jeszcze. Barret, spisałeś się całkiem nieźle, a my wracamy na Clouda. Wiesz co, Tifa? Mielibyśmy jeszcze małą, delikatną prośbę. Może nieco większą? Limit! Wbijamy! I teraz mam problem. Ale skoro pilot tu wystaje, no to chyba lepiej się na nim skupić. Co to za miotacz? Co to za informacja?
Mamy generator. I mamy chyba koniec. Szczególnie jakbyśmy odpalili Punishera. Poszło sprawnie. All clear. Then stay there. Let's go. Sure. Aye, this way. This won't do. Sir, analytics reports that the feed went down after an anomaly was registered during the test. An anomaly? Or an excuse for your failure to properly prepare the armor? No, sir. All modules were confirmed fully operational. It's far more likely, given the circumstances, that the sensors were overloaded. Is that so? All the sensors in Section E are inoperable. The President. Yes. Yes. Everything is fine, sir. Better, even. There's been a development. Yes. Understood, sir. We know exactly where they were headed. If the armor is intact, then you'd best determine the nature of this anomaly soon. Should you fail to do so, you will deal with our intruders personally. Yes, sir. Don't worry. I treat my people more than fairly. So don't disappoint me. The passage is beyond these shipping containers. Let's slip through them. No to chyba najgorsze już za nami. A teraz prosta droga do reaktora. Którą zobaczymy już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.